sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Troszkę sprzak po fenomenalnym zwycięstwie w walce wieczoru na Babylon 25. Powiedz mi, w zasadzie od początku do końca dominowałeś tą walkę. Czy czułeś jakiś moment zagrożenia w tej walce? Czy czułem jakiś... ogólnie witam wszystkich. Przepraszam, bo mogą mnie się trzymać emocje, bo dopiero skończyłem się bić. Ale pytanie było, czy czułem jakiś moment zagrożenia. Musiałem być bardzo czujny w tej stójce, tak? Krzysiek to jest ekspert. Jedno zawahanie, jedno gdzieś opuszczenie ręki, mogło pójść jakaś petarda, mogło się kopnięcie. Dlatego może nie czułem jakiegoś takiego zagrożenia w którymś momencie, ale czułem, że muszę być cały czas skupiony, żeby nic nie wyrwać. Świetne zapasy. Czy to był właśnie plan na tą walkę, aby tymi zapasami zdominować i utrzymać w parterze przeciwnika? Jasne, ja cały czas mówię, że jestem coraz pewniejszy w stójce, ale tak naprawdę moje płaszczyzny to jest grappling i zapasy. Jestem tak naprawdę jiu-jitsu z dobrymi zapasami, więc wykorzystuję swoje najlepsze elementy. Cały czas poprawiam stójkę i pewnie więcej niebawem też zobaczycie z mojej stójeczki. Gdzieś nie chciałeś zostawić tej decyzji w rękach sędziów punktowych? Taki był plan na tą walkę? Jak już mnie życie nauczyło, mam trochę tych porażek też w rekordzie. Walcz do końca, nie zostawiaj nic dla sędziów. Wiadomo, że dostałem od trenera, wychodzisz, trzecia runda, wygrywasz, ale ma być tak samo skupiony i cały czas do przodu. Dlatego była okazja, wziąłem, udało się. A była taka myśl, że powalczyć trochę jeszcze dłużej w stójce? No dobrze, czy to wychodziło? Była myśl, chociaż wiem, jak to bywa w różnie. Mogli iść na niego w stójce, mogli iść na mnie. I tak sędziowie to różnie widzą zawsze. Nie chciałeś ryzykować tego nokautu? Nie chciałem ryzykować, nie chciałem nic zostawiać dla sędziów. Szedłem w swoje płaszczyzny, tam dominowałem. Wspomniałeś o tym, że jeszcze troszkę emocje trzymają Cię po walce, rzecz naturalna. Natomiast tak się zastanawiam, czy ta walka z kimś, kto no, jakby tutaj jest rzeczywiście uznawany za wielkiego fachowca od stójki, kogoś, kto potrafi zaskoczyć w każdym momencie, sam to też mówiłeś, trzeba być czujnym cały czas. Czy to jakieś dodatkowe emocje właśnie i presję ewentualnie wywarło na Tobie? No tak, były emocje. W szatni cały czas powtarzałem przed walką 10 minut, że jestem naładowany, że albo mnie znokautuje, albo mi zgasi światło, albo go po prostu, brzydko powiem, pożrę. Zabiorę to wszystko i będzie moje. I tak naprawdę zrobiłem to, co musiałem. Nie byłeś faworytem w tej walce, to gdzieś jakoś dodatkowo Cię motywowało? W ogóle na to nie patrzyłem. Wychodzimy 50-50. Tak jak wczoraj też wypowiadałem się, uważam, że najlepsza płaszczyzna Krzyśka, to większość uważa, że to moja najsłabsza, a moja najlepsza to jego najsłabsza. Więc wychodziliśmy 50-50, grappler kontra Stójkowicz, wygrał grappler. W trakcie waszej walki tutaj rozmawialiśmy z Szymonem Kołeckim, który mówił, że Krzysiek na co dzień trenuje z Marianem Ziółkowskim, który jest dobrym grapplerem w twoim stylu i mówił, że to mu może dużo ułatwić, ale jak widać i tak znalazłeś gdzieś tam tą lukę w tych zapasach. Uwierzcie mi, znam grapplerów wszystkich najlepszych w Polsce, tych lepszych ode mnie, znam ich na żywo, więc nie uważam, żeby Marian czy ktoś, oczywiście z całym szacunkiem, żeby tu nic nie było. Marian to jest, uważam, najlepszy specjalista w naszym kraju, jeden z najlepszych w tej kategorii, ale jeśli chodzi o grappling, to uważam, że bardzo ciężko znaleźć stylowo podobnego gościa jak ja. No właśnie, czy jak tak już wszedłeś do tej klatki, czy jak już ten swój styl tam mogłeś zaprezentować i zaprezentował swój styl rywal, czy to co pokazał Krzysztof Gutowski to zaskoczyło Cię, czy rzeczywiście spodziewałeś się czegoś takiego po nim, czy byłeś może troszkę gdzieś, nie wiem, nawet lekko rozczarowany, że tak walczy, a nie inaczej? Teraz mogę tak powiedzieć już trochę na gorąco, że spodziewałem się trochę jakby więcej aktywności w tej stójce od Krzyśka, że będzie więcej chciał kopać, więcej wymuszał, że jednak gdzieś będzie więcej wymuszał na mnie tej presji, szedł do przodu. Wydaje mi się, że tego miał trochę za mało, na to byłem bardziej gotowy, chociaż muszę przyznać, że już odczuwam nóżkę po low kickach, tam naprawdę ze 3-4 low kicki to tak poczułem mocniejsze. Chyba tyle. Czy teraz po walce odpoczynek, czy już wracasz do treningów? Zastanawiamy się, ale najprawdopodobniej będzie to początek roku. Gdzieś mój przyjaciel z jednej maty ma się też bić o najwyższe laury, więc mam nadzieję, że z nim na jednej gali. To początek roku, na pewno w tym razie już odpoczynek. Wybiegnijmy w przyszłość. Czy jest może jakiś rywal, z którym chciałbyś zawalczyć? Ja, tak jak mówiłem, nie ma tak, że teraz będę sobie mówił, że chciałbym z nim, chciałbym tu kogoś wzywać. Chciałbym walki o pas, a z kim, to już powiedzą, przygotowujemy się. To dziękujemy bardzo, gratulujemy tego zwycięstwa, bo rzeczywiście bardzo efektowna walka, taka zasługująca na miano walki wieczoru. Także i czekamy na powrót.
Dziękuję bardzo za miłe słowa. I chciałbym jeszcze pozdrowić, jakbym mógł, wszystkich moich sponsorów, którzy dorzucili cegiełkę w przygotowaniach, którzy uwierzyli we mnie i wierzą cały czas od początku. Chciałbym cały mój team, od trenera Łukasza Blickiego, który zarządza tak naprawdę wszystkim, mojego trenera od przygotowania siłowo-motorycznego, Mateusza Kubica. Bo naprawdę przyłożyliśmy się tak, jak ja nie żartuję z tymi 400 tygodniami, że pracowaliśmy. Naprawdę była ciężka praca. Mojego trenera Pawła Borutę, który tyle ile może, to cały czas mnie wspiera, cały czas pracuje ze mną i cały czas jeździ i naprawdę pomaga w wielu sprawach. Moich wszystkich sparring partnerów z maty, nie chcę tu wymieniać, ale oczywiście takich głównych: Łukasz Siwiec, Alan Wiąk i Adam Koziel, takich trzech głównych moich sparring. A jeszcze Patryk Semeni, który mocno się przyczynił do pomocy mojej w tej walce. I na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić moją rodzinkę, moje wszystkie siostry i oczywiście mojego szwagra Rafała, który jeździ, który cały czas mnie motywuje, który, kurczę, jest tak naprawdę, no, jest ojcem tego sukcesu, tak samo jak i trener, no, musi być w tej czołówce. I na koniec tylko jeszcze dodam pozdrówki dla Igorka. Już mówiłem w klatce, ale powiem tu, ja dzisiaj wyszedłem, rozmawialiśmy, teraz ty cały czas idziesz do przodu, cały czas pracujesz i na pewno twoja walka też będzie wygrana. Dobrze, ale ten sukces, ładnie powiedziane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i gratulacje. Dzięki wielkie panu.